No to zaczynamy. Na naszym ekranie oczywiście na czerwono Liquid Clem, Clemens Planches. I z drugiej strony w półfinale ESL Open Cup, oczywiście 224 edycja. Spirit z drużyny Navi, Piotr Walukiewicz. Mega Nuta, Fly Rosa. No, dzisiaj nowa playlista wjechała na streamka. Będziemy pewnie sobie jej słuchać co jakiś czas na pewno. Może co każdego Open Cupa, kto wie. Ghost River, dobra. Mapa taka dość kontaktowa, bym powiedział. Łatwo będziesz tutaj szybko do siebie podjechać i się zmierzyć z przeciwnikiem. No i nie ukrywajmy, zazwyczaj to Clem jest taki chętny do walki wczesnej. Ciekawe otwarcie, nie? Jeżeli chodzi o Spirita, bo nie robi drugiej rafinerii, mimo że właśnie mapa jest dość krótka, tylko będzie twardo robić Command Center bardzo wczesny. No to chyba po prostu chce się bronić, bronić i jeszcze raz bronić. Ale w sumie co by się nie działo, to pewnie Clem i tak by atakował, nawet jakby zrobili to otwarcie z fabryką, które no zaraz tutaj będzie u Clema robione. Ile jest czasu na dołączenie do meczu, żeby go kastować, Tytek? No zależy, są takie poczekalnie, takie lobby, które startują po jakichś 10-15 sekundach i no trzeba być bardzo czujnym cały czas. A są takie lobby, że tam minutka, dwie, trzy nawet i na spokojnie można dołączyć, nie? Czasami się zdarza, że człowiek albo nie zdąży, bo gracze tak szybko wystartują, albo nie ogarną, że jest caster. Czasami specjalnie im admin też pisze, żeby tak szybko nie zaczynali, żeby wszyscy sobie na spokojnie weszli. O, Engry, siema, dziękuję bardzo za rajda, witamy, witamy. Swoją drogą nie spodziewałem się, że Spirit zrobi Command Center na wzniesieniu, ale no to trochę wszystko właśnie tłumaczy. No ale właśnie, czy on był gotowy na te Reapery? Tego niesamowite, nie? Że Clem tak, zamiast tam knuć, kombinować, wiecie, jakiś skok tam od dołu, to po prostu wszedł normalnie przez drzwi, no, zamiast się zastanawiać, no i nieźle mu nawet poszło. No, przynajmniej tylko dwie SCV. A nie tak dużo niby. No i teraz najciekawsze, co z tych... O! Noż ty, jakie dziwne otwarcie. Będzie Marauder Push. Marauder Push na Clema. Tak sobie myślę, że na cyklony. Na otwarcie cyklonowe, które są teraz popularne. Niemalże pewne, to może to jest bardzo dobra kontra, kurczę, nie? No bo Maraudery spowolnią te cyklony. Będą też je bardzo szybko w stanie wyeliminować, myślę, przy dobrej kontroli Spirita. No ale to jednak Clema inicjatywę. Pierwszy zaatakuje, zobaczy. Będzie miał jak uciec, no bo Medivac. To nie będzie takie proste. 6 helionów od Piotra. No i on już teraz właśnie no właśnie, taki antytiming trochę z tego wychodzi, ale no dobra, jestem bardzo ciekaw, co z tego się urodzi, bo jak widzicie, Spirit celowo już nawet poświęca niektóre z TV-ki. On wie, że trochę potraci, ale dzięki temu będzie w stanie dość szybko zbliżyć się do przeciwnika. Może już złapie cyklona, no chociaż jednego. I kurczę, no, STV-ki będą bardzo szybko padać. A, jest mega ciekawa wymiana. Podnoś te Maraudery, Spirit. A, no dobrze. W miarę ogarnął, aczkolwiek... Ważne, żeby heliony też może chwilę pożyły, żeby niszczyły SCV. Boże, jakie to są straty. No nie, on się nie obronił. Liczyłem, że SCV z cyklonami tutaj też jakoś Spirit tak zamikruje, że... Ej, się nie obronił, no. No Clem będzie tutaj mikrować... No nie posz. Było cudowne 5 minut, ale niestety wynik nie ten. No i szybko przechodzimy na mapę numer 2, Alcyoni. Clem na czerwono, Spirit na niebiesko. A
No, pan nie był najgorszy, tak jak mówię. Gdyby trochę lepiej jeszcze się obronił, czyli w zasadzie w odpowiednim momencie trzeba było wyciągnąć SCV. Ten moment to było jakieś, jak cyklony są, były w jego fabryce ukończone w jakichś tam 90, powiedzmy 5%, to trzeba było wtedy jeszcze wyciągnąć SCV z wydobycia i wtedy do obrony, no i wtedy może by się obronił, plus jeszcze skontratakował, ale trzeba właśnie zrobić dużo rzeczy dobrze w odpowiednich momentach i to, jak widać, nie jest prosta sztuka, bo Clem robi dokładnie to samo, też bardzo szybko i bardzo dobrze. No szkoda, szkoda. Standardowy mecz Spirit jak Clema. No takie trochę dzikie. Witamy, witamy Aurelon. Cześć Jodzik, cześć Lesker, cześć wszystkim. Trudny temat, jak pokonać Clema. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś spróbuję w ogóle tej taktyki Spirit, albo na kogoś może innego. Też trudna mapa do tego zagrania, bo Clem naprawdę szybko mógł przebiec swoimi cyklonami i medivakiem. Może na innej mapie, no. Nikt nie wykonuje zwiadu innego niż dookoła swojej bazy. Obaj robią ekspansję w tej samej chwili. No i to też było otwarcie, tak jak nam Clem pokazał na poprzedniej mapie, czyli oczywiście z szybszą fabryką. No i teraz może będą pierwsze różnice między nimi. Clem robi starporta troszeczkę wcześniej. Spirit jeszcze tutaj, jak widać, dokłada supply depoty. No ale tak samo w sumie robi Clem, też ma takie supply depoty dla wizji. Ale na przykład Clem trochę dalej od rampy tutaj dla Reaperów postawił swój supply depot niż Spirit. Jakby Clem tutaj już wcześniej przybył, no to można by zrobić cyklon dropa, wyrzucić tutaj cyklony, zaatakować supply depota i to taki prawie darmowy budynek mógłby być. Ale niekoniecznie musi. Mam jakieś już... Myślę, że słuszne wrażenie, że to będzie chyba Cyclone Drop kontra Cyclone Drop. No, dokładnie. To, że Clem szybciej wyleci, bo ma trochę innego builda. Trochę szybszego starporta. Zdążyłem na Spirita, witam Armando. Cześć Kubołes, cześć wszystkim. Najlepiej, gdyby Spirit nie wylatywał, mam wrażenie, tymi cyklonami, tylko pozostał w bazie, ale przecież, no nie ma powodu, żeby nie wylatywać teoretycznie. O, to ciekawe. O, ale by to było dobre, jakby złapał. No, złapie. I teraz dwoma atakuje Medivaka, wydaje mi się, że to świetna sprawa jest. No, bo teraz po prostu ucieknie i Clem nie ma tak szybko Lokona kolejnego, no fenomenalnie. Dawaj. Podnieś tego cyklona, żeby nie stracić. No dobra, trudno. Nie poszło idealnie na pewno. Boże, żeby nie stracił tego obitego cyklona. No i straci. Tutaj dość spodziewane zachowanie francuskiego zawodnika. Szkoda. Ale i tak nie była to taka najgorsza wymiana. Teraz oczywiście Ravenami zamierza atakować. O, supply block ma Spirit. Boże, i to taki duży supply block. Aż 3 supply depoty naraz robi. O, to tutaj ewidentnie coś poszło nie tak. Się zagapił za myśl. Jeszcze zrzucił super supply depot, jak się skończyły te 2 depoty. O jest. Ciężko. Da się złapać tego Ravena? Mam wrażenie, że może tak. Tutaj jeszcze cyklon będzie w medivaku na niego polował. On będzie ciekawie, no. Clem ma całkiem sporo swoich cyklonów, więc niestety mogą się tu spotkać.
Ucieknie, ucieknie, ucieknie. Uf. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, dlaczego Clem zrobił w tej grze 6 cyklonów. Znaczy wiadomo, że do walki, ale... Dlaczego 6, a nie na przykład 4, czy 2, czy 8, czy 10? Czemu akurat taka konkretna liczba? Czy może jakoś rozpoznał, że Spirit może go będzie wcześniej atakować? Wtedy może te cyklony się nawet dobrze sprawdzają. No Spirit będzie atakować, o to na pewno. Dobry skan, bardzo dobry skan Spiritem. On musi wiedzieć dokładnie, kiedy te cyklony nadchodzą. Siege Tank niestety Klema rozstawiony. Jak widzimy, Polak podjeżdża w taki sposób, aby... Może stracić parę marinów od cyklonów, ale teraz zobaczcie, jak świetnie zablokował możliwość wyjścia Klemowi. I Klem teraz nie przeleci swoją trzecią bazą, nawet ją wycofał teraz. Pozycja mocna, no, Spirita. Już robi dwa liberatory. Tutaj jak agresywnie gra Spirit, a bo to jest taki push, tak? Ale na jednym starporcie, bo tak aż musiałem sprawdzić. Czy to... Oj, co się dzieje, ludzie? Co tak dobrze to wygląda? Jednak te cyklony mogą być słabym pomysłem, panie Bagieta. Prawie orbitala już mu zmęczył w naturalu. O, i teraz będzie go wikingami chciał chyba zaszczuć. O, Raveny. Raveny mają dezaktywację, więc niestety też może być ciężko. Ale liberatory, świetnie, bo one będą już rozstawione w momencie, kiedy Klem będzie chciał to przełamać. To jest gigantyczna pozycja polskiego zawodnika. No dobra, wyłączy, ale co z tego? Rozstawia znowu, składa, rozstawia. Spirit, Boże, Steampack jest uruchomiony. Ajajajajaj, chyba się obroni Bagieciarz. Przy dużych stratach oczywiście, ale... Ale się obronił. No naprawdę były spore straty. No dobrze, Spirit, masz mniej teraz jednostek do walki. Za to dużo, dużo większe wydobycie, jak zaplecze. No, pracuję nad nim. Ojej, Klem ma w zasadzie... Ojej, jeszcze jeden ma? Nie, no to... No to nie widzę tego do końca, bo teraz Klem naprawdę ma dużo narzędzi do ataku, dobrych. A żeby zaraz to Spirita Klem nie przehamował. Kurczę. No tak czułem właśnie, że bym zrobił teraz taki atak, mając większe siły i jeszcze te ulepszenia na piechocie, że nie będzie się tego dało zatrzymać. Niestety wszystkie Raveny przeżyły. No taki ładny push był, już czułem, że wygrał Spirit, kurczę, tę mapę. A tu niestety psikus. Bo nawet ten pierwszy Raven nie zdążył rzucić dezaktywacji. Ale nie potrzebował tej dezaktywacji. Ajajaj. Szkoda, no. Było blisko. Bardzo blisko. Bardzo szybki pojedynek. Mega szybki. Jeden z szybszych półfinałów, jakie widziałem chyba w StarCraftie. Na pewno w tym miesiącu. No to zobaczymy. Uuu, tam się ciekawe rzeczy dzieją. Kung Fu Banda jak ciśnie.